Chciałem Was zaprosić na prezentację modelu treningowego Electric Trainer produkcji firmy Black Horse o rozpiętości około 1,3 metra. Witam Was na kanale Zaprojektuj Zbuduj, mam na imię Paweł. W odcinku tym zobaczycie model treningowy górnopłatowca, oczywiście przeznaczony do napędu elektrycznego, który jak najbardziej nadaje się dla wszystkich początkujących modelarzy. Jest to model konstrukcyjny, wykonany z balsy sklejki i sklejki, oklejony folią Oracover. I to jest model, który powinien się zainteresować nim każdy modelarz. Jak wiemy, są też modele piankowe, które są bardziej odporne w pierwszych takich tutaj krokach związanych z modelarstwem, ale ten model jest również bardzo ciekawą alternatywą dla każdego początkującego. Dlatego warto zwrócić na niego uwagę. Nie jest on drogi i myślę, że większość z Was mogłaby sobie na niego pozwolić. Za moment zobaczymy zawartość opakowania naszego zestawu ARF. Natomiast w pierwszej kolejności przyjrzyjmy się temu, co jest napisane na zewnętrznej części naszego opakowania. Co zawiera zestaw? Osłona silnika, pozostała galanteria modelarska, czyli wszystko to, co jest potrzebne, aby zbudować model. Włącznie tutaj z podwoziem, różne inne elementy, które będą potrzebne, aby model wzbił się w powietrze. Statecznik pionowy wraz ze sterem kierunku. Statecznik poziomy wraz ze sterem wysokości. Wszystko bardzo estetycznie wykonane. Mamy tutaj dalej instrukcję obsługi. Naklejki, jedna połówka skrzydła, druga połówka skrzydła, no i oczywiście nasz kadłub. W pierwszej kolejności zważmy poszczególne elementy naszego modelu. Zaczynajmy od statecznika pionowego. Waży on około 18 gramów. Masa statecznika poziomego to około 43 gramy. Masa jednej połówki skrzydła to około 89 gramów. Masa kadłuba to około 178 gramów. Masa pozostałych elementów owiewki silnika i pozostałej galanterii modelarskiej to około 138 gramów. Co dokładnie zawiera woreczek z galanterią modelarską? Otóż, jak widzimy, elementy różnego typu, dźwignie, element mocowania goleni podwozia przedniej, oczywiście wkręty różne, same kółka piankowe, listwy balsowe, podwozie wykonane z dość grubego drutu stalowego, no i mocowanie silnika zawręgą. Przyjrzyjmy się w pierwszej kolejności wykonaniu kadłuba. Jak widzimy, kadłub jest w całości wykonany z elementów konstrukcyjnych, balsy i sklejki i okryty oczywiście folią Oracover. Jak widzimy, duża dbałość o szczegóły różnych elementów kadłuba. Tu mamy bowden umożliwiający sterowanie kołem przednim naszego modelu. Przejdźmy dalej. Znajduje się klapka, która umożliwia wkładanie i wyciąganie pakietu zasilającego model. Zobaczmy dalej wnętrze modelu. Tutaj możemy widzieć przestrzeń przeznaczoną na serwomechanizmy typu standard. No i dalej możemy zajrzeć do wnętrza samego kadłuba. Jak jest wykonany. Zobaczmy. Mamy również pustą przestrzeń w środku, także konstrukcja jest taka zwarta, mocna, a zarazem lekka. I to jest bardzo istotne, gdyż wpływa na własności lotne Waszego modelu. Bardzo lubię modele konstrukcyjne. To jest tak, no powiem szczerze, taka kwintesencja tak naprawdę modelarstwa.
Oczywiście bardzo fajne jest budowanie modelu od samego początku, jednak trzeba mieć to na uwadze, że zajmuje to bardzo wiele czasu i nie każdy ten czas będzie miał. Zbudowałem dość sporo modeli konstrukcyjnych, natomiast no, w tej chwili niestety czas mi na to nie pozwala, chociaż chęci jak, oczywiście jak najbardziej są. Co my tutaj dalej mamy? Mocowanie skrzydeł i co bardzo istotne, zostały tutaj użyte elementy metalowe, gwint. Możemy dzięki temu bez problemu za każdym razem, jeżeli będziemy transportować nasz model, to możemy w każdej chwili te skrzydła odkręcić. Oczywiście nie myśląc o tym, że ten gwint nam się tutaj zniszczy, bo to są elementy metalowe, także możemy to robić wiele razy i nic się z tym gwintem tutaj nie stanie. Duża przestrzeń. Także jak najbardziej ciekawa konstrukcja samego kadłuba. Konstrukcja kadłuba jest sztywna. Można ją tutaj próbować przeginać, aczkolwiek jest to tak solidnie zrobione, że można powiedzieć, że naprawdę producent się postarał. Tak wygląda ogon. Tutaj mamy bowdeny umożliwiające sterowanie powierzchniami sterowymi, czyli w stateczniku pionowym ster kierunku i statecznik poziomy ster wysokości. Tak prezentuje się kadłub. Z drugiej strony statecznik poziomy ster wysokości. Wszystkie te płaszczyzny bardzo ładnie pracują. Nie trzeba specjalnej dużej siły, aby tą powierzchnią ruszyć. I tak sama sprawa wygląda w przypadku statecznika pionowego. Kolejny ciekawy element, dość duży i bardzo ważny, jeżeli chodzi o odpowiednie wykonanie, część skrzydła, połóweczka skrzydła. Zobaczmy, jak wygląda skrzydło. Tu mamy do włożenia aluminiową rurkę dźwigara. Ja te skrzydła tutaj nie będę, powiedzmy, robił w takiej wersji rozkładanej. Postanowiłem, że skleję obie połówki. Będę miał je połączone na stałe. Nie potrzebuję ich w późniejszym czasie rozmontowywać, także będą sklejone. Tu mamy kolejny element ruchomy, lotki. Bardzo istotny element. Pomiędzy dwoma połówkami będzie znajdował się serwomechanizm. Albo serwomechanizm, jeszcze nie podjąłem decyzji, czy będę chciał klapolotki. Najprawdopodobniej będą to serwomechanizmy mikro, na przykład Tower Pro SG90. Naprawdę ruch tych lotek jest, no nie trzeba używać dużej siły, żeby poruszyć tą powierzchnię, zatem te serwomechanizmy SG90 Tower Pro najtańsze spokojnie tutaj do tego wystarczą. Także bardzo możliwe, że będę używał dwóch serwomechanizmów. No i sprawdźmy zatem, to też jest bardzo istotne, sztywność tego skrzydła. Zobaczcie, ja tutaj to próbuję naginać, skrzydło jest naprawdę bardzo sztywne, także podczas lotu nie skręci się, a to jest bardzo istotne, ponieważ tutaj powstają później bardzo, jeżeli skrzydło jest źle wykonane i takie złapanie skrzydła z jednej i z drugiej strony powoduje przekrzywienie tego skrzydła, zwichrowanie, to podczas lotu przy większych prędkościach może się podobnie stać. Końcówki skrzydła wpadają wówczas w rezonans i model zachowuje się w sposób nieprzewidywalny. Ale to skrzydło jest super wykonane, dobrze jest zrobione i takiego problemu na pewno podczas lotu w przypadku akurat tego modelu nie zauważycie. Mamy jeszcze osłonę naszego silnika wykonaną z tworzywa. Jakie elementy elektroniki będą Wam dodatkowo potrzebne, aby model wzbił się w powietrze? W pierwszej kolejności musicie podjąć decyzję, czy chcecie mieć w Waszych skrzydłach klapolotki. Jeżeli nie, to do tego modelu będą Wam potrzebne trzy serwomechanizmy typu standard, czyli tego typu serwomechanizm na przykład. Jest to serwomechanizm Tower Pro SG5010. Nie są to drogie serwomechanizmy, będą do tego modelu wystarczające. Powiedziałem trzy serwomechanizmy. Dlaczego? Bo można zrobić jeszcze inną wersję, taką, którą ja planuję zrobić, to znaczy, że
elementy sterowe, czyli lotki na skrzydłach, będą podzielone. To znaczy, będę chciał mieć klapolotki. Do tego celu użyję dodatkowo dwa serwomechanizmy typu SG90. Będą one wystarczające do sterowania każdej płaszczyzny z osobna, czyli będę miał klapolotki. W takiej sytuacji będą Wam potrzebne wówczas dwa serwomechanizmy typu standard i dwa serwomechanizmy typu Micro SG90 Tower Pro. Można by się pokusić, aby statecznik na przykład pionowy, bo nie jest to duża płaszczyzna, był sterowany z serwomechanizmu SG90. Ale tu jest bardzo istotna uwaga i o tym musimy pamiętać, że goleń przednia podwozia tego modelu jest również sterowana z serwomechanizmu. To serwo musi być na tyle mocne, aby wytrzymało starcie z ziemią, czy tam nawet przy starcie może być to różnie. No nie może być to delikatne serwo, bo ulegną uszkodzeniu wewnątrz tego serwomechanizmu zębatki. Kolejnym istotnym elementem jest sam napęd modelu. Silnik do tego modelu powinien mieć około 500 W. Wszystko jeszcze zależy od tego, jak chcecie latać tym modelem, czy zależy Wam bardzo mocno na mocy i wykonywaniu później różnych ewolucji. Jest to model treningowy, nie akrobacyjny, a to jest różnica, ale warto mieć nadmiar mocy, ponieważ w różnych sytuacjach ta moc może się okazać niezbędna. Do silnika takiego warto mieć regulator. I tu też uwaga, nie oszczędzamy na regulatorach, nie kupujemy najtańszych modeli, takich dopasowanych, jeżeli chodzi o pobór prądu na styk, bo to przeważnie kończy się zawsze jednakowo, to znaczy regulator się przegrzewa i w pewnym momencie po prostu dochodzi do jego uszkodzenia. O skutkach uszkodzenia regulatora nie będę Wam specjalnie tłumaczył, bo efekt jest zawsze jednakowy, czyli kończy się nieszczęśliwym wypadkiem, pół biedy, jeżeli model spadnie na ziemię, a nie uderzy tutaj w inną osobę gdzieś, gdzie będziecie ten model puszczali. Nawet w siebie możecie uderzyć tym modelem, jeżeli coś się popsuje, dlatego warto o tym pamiętać, żeby te elementy nie były dobierane na styk. Czyli mamy tutaj regulator, mamy silnik, mamy załatwione serwomechanizmy, no i jeden z elementów, taki nam został, oczywiście aparatura do zdalnego sterowania. Model wymaga w tym przypadku, jeżeli byście chcieli sterować sterem kierunku, sterem wysokości i lotkami, z jednego serwomechanizmu lotkami, no to jeszcze tutaj jest sterowanie prędkością obrotową Waszego silnika, potrzebne są Wam minimum 4 kanały. Minimum 4 kanały. Jeżeli zdecydujecie się, że byście chcieli mieć klapolotki, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem, to będzie Wam potrzebne w aparaturze do zdalnego sterowania 5 kanałów. Jeszcze na koniec pozostaje sprawa pakietu zasilającego. Do tego modelu pakiet zasilający powinien mieć pojemność około 2200-2500 mAh. Napięcie 1 V. Jeszcze oczywiście wszystko zależy, jaki silnik użyjecie, bo może się okazać, że będzie Wam potrzebne troszeczkę wyższe napięcie. Także wszystko zależy od napędu, aczkolwiek w moim przypadku przy doborze silnika, całego napędu do tego modelu, w moim przypadku będzie to pakiet trzycelowy, 3SP1. Śmigło do tego modelu, jakie użyję, to 9x5. Montaż całego modelu postanowiłem rozpocząć od skrzydeł, to znaczy od przystosowania skrzydeł do dwóch serwomechanizmów. I tak jak tutaj już się wcześniej przyjrzałem, muszę, aby zainstalować dwa serwomechanizmy Tower Pro SG90, muszę troszeczkę podszlifować tutaj ten otwór. Następnie wykonać odpowiednie
łoże do serwomechanizmów, tak aby one tutaj sztywno były zamocowane i nie miały możliwości przemieszczania się. W kolejnym etapie prac przystosuję łoże silnika. Mam oto już silnik firmy DualSky. Bardzo dobre silniki, polecam wszystkim modelarzom. Muszę, słuchajcie, odkręcić oczywiście te łoże, całe mocowanie, bo to jest mocowanie silnika w takiej wersji, to jest przed wręgą, jeżeli bym chciał to w taki sposób zrobić. A producent modelu Black Horse przewidział montowanie silnika za wręgą, czyli w taki oto sposób, czyli dokładnie odkręcamy ten krzyż i będziemy instalowali silnik w taki sposób. No jeszcze tutaj musimy odkręcić mocowanie naszego śmigła, bo z tej strony nie będzie to mocowanie zupełnie do niczego potrzebne, a wręcz można powiedzieć, że będzie to przeszkadzało. Także to jest kolejny etap pracy. Następnym krokiem będzie przymocowanie wręgi silnika do kadłuba. Otóż nie zapomnijcie wyposażyć się w odpowiedni klej. Ja do tego celu użyję kleju dwuskładnikowego, przeźroczystego typu Poxipol. Jest to bardzo dobry klej, stosuję go od wielu lat i myślę, że również ten model tym klejem skleję i będzie jak najbardziej wszystko się dobrze trzymało. Jeszcze mnie ten klej, słuchajcie, nie zawiódł, więc myślę, że i w tym przypadku nie zawiedzie. Po zainstalowaniu wręgi silnika zajmę się statecznikiem pionowym i statecznikiem poziomym. Aby zainstalować statecznik pionowy i poziomy, w pierwszej kolejności musimy tutaj sobie przygotować miejsce. To znaczy delikatnie nożykiem odciąć zbędną część folii oraz cover, gdyż no tutaj, żeby włożyć ten statecznik, musimy taką operację wykonać. Tak samo, żeby włożyć statecznik poziomy, też musimy wyciąć część oraz cover. No i posmarować oczywiście powierzchnię klejem i skleić. Poczekać, aż wyschnie. Bardzo istotne przed klejeniem, to co mówiłem we wcześniejszych odcinkach, musimy sprawdzić jeszcze prostopadłość naszych powierzchni. Czy statecznik pionowy jest w pionie, a statecznik poziomy w poziomie. I oczywiście, czy wszystko równo jest spasowane, bo później już nie będzie możliwości, to nie jest pianka, że można tutaj, powiedzmy, podgrzać powierzchnię i ustawiać. Tutaj jak będzie już coś sklejone źle, to będzie źle i będzie to cały czas rzutowało na tor lotu, a może nawet uniemożliwić Wam ten lot i się okaże, że start zakończy się od razu praktycznie po oderwaniu od ziemi kraksą. Dlatego na to trzeba zwrócić bardzo uwagę. Sprawdźmy jeszcze, czy nasze powierzchnie są proste. To znaczy, czy statecznik poziomy jest prosty? Sprawdźmy. Jeszcze tak zróbmy. No, wygląda na to, że powierzchnia statecznika jest prosta. Jeżeli by się okazało, że nie, tutaj jest taka możliwość, że w momencie, kiedy ta folia nie jest jeszcze tak, że tak powiem, bardzo mocno naprężona, macie delikatną możliwość decydowania o tym, czy wyprostujecie ten statecznik w jedną, czy w drugą stronę. To znaczy, czy przegniecie w jedną, czy w drugą stronę. Dlatego warto to sprawdzić przed jego zainstalowaniem, bo no, skutki potem mogą być opłakane, a szkoda taki model rozwalić, bo to jednak troszeczkę kosztuje, a potem zmontowanie tego modelu, odbudowanie jego po takiej kraksie nie będzie proste ani przyjemne, dlatego lepiej wszystko zmontować jak najbardziej właściwie. I na sam koniec, jak już będziecie mieli wszystko zmontowane, zainstalowany silnik, będziecie mieli pakiet zasilający, regulator i tak dalej, czyli wszystko będzie gotowe do lotu, pozostanie Wam najważniejsza kwestia, o której musicie zawsze pamiętać. Mianowicie właściwe wyważenie tego modelu. Od tego zależy bardzo dużo, od tego zależy Wasz pierwszy lot. Jeżeli macie wszystkie płaszczyzny już sprawdzone, że wszystko jest proste, wszystko właściwie zainstalowane,
to ważna ostatnia rzecz, to wyważenie. Tak jak już wspominałem z jednych odcinków, mierzymy sobie odległość, mniej więcej wychodzi tutaj 1/3 na dźwigarze odległości, to jest od krawędzi natarcia, czyli w tym miejscu, jeżeli złożymy model cały i podeprzemy go z dwóch stron, tutaj dwa skrzydła, model musi być, patrzeć tutaj przodem kadłuba lekko w dół lub być ustawiony w pozycji poziomej. Wówczas należy sprawdzić, czy wszystko tutaj, wszystkie elementy są właściwie zamocowane, czy pakiet się wewnątrz kadłuba nie przemieszcza podczas takich tutaj manewrów różnych. Dziękuję wszystkim za uwagę, za mile spędzony czas. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków na YouTube. Zaprojektuj i zbuduj. Również możecie odwiedzać naszą stronę internetową www.zaprojektujizbuduj.pl. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, oczywiście w każdej chwili do nas możecie napisać. Odpisujemy na wszystkie wiadomości. kontakt@zaprojektujizbuduj.pl. Cześć Wam wszystkim, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.